Młodzi a filmy. Pod tym hasłem odbywają się seminaria w dyskusyjnym klubie filmowym Dziesiątka. Tegoroczne seminarium trwało od 20 do 22 listopada, a nasza kamera uwieczniła wizyty gości, którzy przyjechali na spotkanie z członkami ratajskiego DKF. Pierwsi goście to wprawdzie nie gwiazdy filmowe, tylko muzycy. Zespół Zigzag Paradise w repertuarze ma jednak muzykę filmową, a jego występ w czasie seminarium był jednocześnie konkursem dla uczestników, którzy musieli odgadnąć, z jakich filmów pochodzą grane przez Zigzagów utwory. Na koncercie dominowały utwory zagraniczne, wkrótce może się to jednak zmienić. Ostatnio wgłębiam się w starych polskich filmach, ten niemych. I te pierwsze z lat 30. i następna faza naszego rozwoju będzie się polegała na to, żebyśmy grali właśnie takie utwory. Nie tylko na żywo, tak jak panowie już widzieli, z instrumentami na żywo i tak dalej, ale też z technologiem, z samplingiem od tych płyt z lat 30. Także bardzo mi się to podoba, ponieważ to jest zakres muzyki mało znany, moim zdaniem, bo każdy patrzy w stronę zachodu, a jednak się ma w Polsce nawet pod własnym nosem dużo, dużo ciekawych utworów. W tym roku goście seminarium filmowego w DKF Dziesiątka to państwo Katarzyna i Cezary Żak. Pan Cezary jest po raz trzeci, jeżeli dobrze policzyłem, a pani Katarzyna po raz pierwszy. To pani Katarzyno, do pani pierwsze pytanie. Czy pan Cezary już panią nastawił, czego można się tutaj spodziewać? Trudnych pytań od młodzieży na przykład. Nie, mówił, że jest sympatycznie, że jest energetycznie, że jest świetna atmosfera i że warto tu przyjechać. Okazją do lepszego poznania się są tradycyjne dyskusje Szczerość za Szczerość. Młodzież z DKF-u interesowała się między innymi współpracą pary małżeńskiej na planie filmowym i w teatrze. My na początku pracowaliśmy, jeszcze w ogóle nie zdobywając popularności szerokiej poprzez seriale telewizyjne, byliśmy razem przez 9 lat w jednym teatrze, w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, bo po skończeniu szkoły najpierw Cezary, potem ja dostałam tam angaż i to, tam dużo pracowaliśmy i tam graliśmy w zasadzie razem i też bardzo często graliśmy pary. Więc to była trudność. Na przykład zagraliśmy Wariata i Zakonnicę u Witkacego. Co mogliśmy zagrać? Ja grałam siostrę Annę, ty grałeś wariata. Uściślijmy to. Jesteś o strunie dzisiejszej, to też nie przypadek. Nie, ja zakonnicę. Mam chyba z 5 na swoim koncie sióstr zakonnych w swoim życiu. Właśnie siostra Anna u Witkacego to była pierwsza siostra zakonna. A teraz w musicalu Siostronie, siostra przełożona, to ostatnia moja siostra zakonna. Jeszcze siostra Bazylia była wcześniej po drodze. Siostra Bazylia w serialu Siła Wyższa, tak. Jak się okazuje, jesteśmy związani z duchowieństwem bardzo. Mamy 3 seriale w tej chwili, gdzie ksiądz jest gdzieś tam jedną z tych głównych postaci. Jest Rancho, Plebania i ksiądz Mateusz. Skąd, jak pan myśli, panie Cezary, taka popularność właśnie, że musi być w serialu ksiądz, żeby... O nie, to chyba przypadek. No Plebanii już nie ma od kilku lat. Tak. Jest tylko ojciec Mateusz i Rancho. To nie, to zupełnie przypadek. Myślę, że to jest związane z tym, że ten ksiądz w Polsce i w naszej tradycji jest bardzo mocno zakorzeniony. Ksiądz w tych mniejszych środowiskach wiejskich, małomiasteczkowych, tam naprawdę rozdaje karty i tak było zawsze.
i pewnie podejrzewam w tych małych miejscowościach tak jest do dzisiaj. I to jest dla aktora to jest ciekawa postać do zagrania. Ja zresztą miałem na początku grać tylko księdza w Rancho. Bardzo się ucieszyłem z tej propozycji, żeby grać księdza, no bo facet w sutannie, nigdy wcześniej nie grałem faceta w sutannie. A gdyby teraz zdarzyła się taka sytuacja, dostajecie Państwo propozycję, znowu razem na planie bierzecie tę propozycję czy nie? To zależy od scenariusza. Tak. Bo u nas, w naszym zawodzie, najważniejszy jest materiał literacki, który dostajemy. Czy w formie scenariusza serialu, scenariusza filmowego, czy też sztuki teatralnej, dramatu, prawda? Bo to zawsze materiał literacki jest najważniejszą rzeczą. A potem pewnie byśmy się zastanawiali, ale ja myślę, że dzisiaj nie byłoby absolutnie już żadnego problemu. Ja mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, że ja uwielbiam pracować z Cezarym, bo jest tak znakomitym aktorem, że to jest przyjemność z tak świetnie przygotowanym warsztatowo aktorem pracować. Ale to prawda. To na sam koniec przejdźmy na takie sprawy poznańskie. Myślę, że możemy zdradzić tę tajemnicę, że Państwo, jak się okazuje, jesteście smakoszami rogali świętomarcińskich. Ja jestem od 2 lat, bo wcześniej nie znałam. W zeszłym roku Cezary przywiózł 11 listopada rogale, które są tak pyszne. A ponieważ część z mojej rodziny się wywodzi z Poznania, więc ja znałem rogale świętomarcińskie. Teraz, jeszcze wcześniej, jak mieszkaliśmy we Wrocławiu, to rzadziej właściwie jedliśmy te rogale niż teraz w Warszawie, bo w Warszawie można kupić je w jednej cukierni. Prawdopodobnie właściciel pochodzi z Poznania i wie, jak się je robi. A jak się tu dowiedzieliśmy, to wcale nie jest takie proste, żeby zrobić dobry rogal, ale myślę, że te, które jemy tam w Warszawie, są znakomite. A z czym jeszcze się Państwu Poznań kojarzy? Z rogalami? Pewnie z tym seminarium? Z czymś jeszcze? Z koziołkami oczywiście, ale też z bardzo dobrym teatrem. Bo jednak Poznań może się pochwalić takim silnym ośrodkiem teatralnym na mapie Polski, więc poza tym my często też jesteśmy w Poznaniu. Bardzo często bywamy z przedstawieniami tutaj w Poznaniu. Gramy te przedstawienia głównie w Teatrze Muzycznym, tutaj niedaleko Browaru, już nie pamiętam jaka to jest ulica, ale bardzo często. Ja byłem tutaj, ile tam, miesiąc temu chyba, ze sztuką, którą wyreżyserowałem Złodziej i wiem, że w styczniu, zdaje się, też jest plan, żeby tu przyjechać, także ten Poznań jest nam bliski. Zazdrościmy Wam, miasto Wam pięknieje, dworzec po prostu światowy, rynek fantastyczny, to wiadomo, że Poznań zawsze tętnił nowoczesnością, chociażby ze względu na targi, prawda, ale teraz w ostatnich latach, co prawda objazdy były koszmarne i nigdzie nie można było trafić, ale teraz jest fantastycznie. A najbardziej Wam zazdrościmy tego, że 11 listopada siedzicie w gronie własnych rodzin, zajadacie się pysznymi rogalami marcińskimi i oglądacie w telewizji burdy, które się dzieją na ulicach warszawskich. Tego Wam najbardziej zazdrościmy, że naprawdę świętujecie. Świętujecie. W takim razie zapraszamy jak najczęściej do Poznania, nie tylko 11 listopada, tylko przez cały rok. Bardzo dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Maciej Odoliński to gość mocno związany z Poznaniem. Urodził się w stolicy Wielkopolski pół wieku temu, a realizując swoje filmowe produkcje, często pracuje właśnie w naszym mieście. Tak było w przypadku jego ostatniego filmu pełnometrażowego, thrillera Ostra randka. Naprawdę pięknie wyglądasz. Dziękuję. Dziękuję za wino. Ostatni pana film, Ostra randka, rozgrywa się jego akcja w Poznaniu, czyli taki sentyment do naszego miasta, ale jakby tak obejrzeć ten film, to można sobie pomyśleć, że pan chyba jakąś traumę ma związaną z Poznaniem, bo
bo wydaje się, że ten Poznań to taki straszny. Można się obudzić bez nerki albo po prostu wpaść w sam środek koszmaru. Wie pan co, no nie mam traumy związanej z Poznaniem. Bardzo lubię to miasto. W zasadzie tutaj mieszkam, chociaż tak pół na pół z Warszawą. Natomiast jeżeli chodzi o film, no to jest thriller, więc musi być ostro, musi być krwawo. To jest taka konwencja, no i tak należy to traktować jako pewną zabawę i przeżycie emocji w kinie. No a to, że akcja dzieje się w Poznaniu, wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jest to bardzo filmowe miasto i zawsze mi zależy, że jeżeli tylko jest możliwość, żeby realizować tutaj. A jest też drugi powód scenariuszowy, że akcja filmu, znaczy fabuła filmu jest tak skonstruowana, że ważne, żeby akcja działa się w mieście, które jest blisko granicy. W czasie dyskusji Szczerość za szczerość Maciej Odoliński musiał zmierzyć się z niełatwymi pytaniami o nieprzychylne oceny krytyków pod adresem Ostrej Randki. Ja uważam, że każdy widz i każdy krytyk ma absolutnie prawo powiedzieć, mi się to nie podoba, uważam, że to jest G, nie chcę tego oglądać. Proszę bardzo, nie ma problemu. Nie ma żadnego przymusu, żeby oglądać ten film, albo tym bardziej, żeby ten film się komuś podobał. Ja mam sygnały bardzo często, w zasadzie codziennie od roku mam takie sygnały, że ktoś o tym filmie słyszał, że jest bardzo niedobry, potem go zobaczył i nagle stwierdza, że jest zaskoczony, że jest fajnie i mi o tym mówi, a nie ma obowiązku, bo nie ma powodu, żeby jakaś osoba, której nie widziałem 3 miesiące, nagle do mnie dzwoniła. Gdyby uważała, że jej się nie podoba, pewnie by przemilczała to. Nasz film, tak jak mówię, był zrobiony spontanicznie, za małe pieniądze i te błędy, które w nim są, które mnie zresztą wkurzają, ja przyjmuję i nigdy tego nie ukrywam. Może Kalina słyszałaś w komentarzu na DVD, jest na ten temat mówię więcej. Także nie mam w ogóle z tym problemu. Maciej Odoliński opowiadał nie tylko o swoich filmach, ale także o najlepszych, jego zdaniem, produkcjach ostatnich lat. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jakie filmy mają szansę na zdobycie Oscara w przyszłym roku. Powiedział pan, że pana faworytem takim prawie 100% jest Ida. Tak, tak. Rzeczywiście nawet założyłem się z kolegą, że Ida dostanie Oscara. Parę lat temu założyłem się z inną osobą o to, że Oscara dostanie pan Andrzej Wajda i wygrałem ten zakład. Jestem przekonany, że... Znaczy nie znam kontrkandydatów, nie znam tych wszystkich innych filmów, które są rozpatrywane, więc nie wiem, co się wydarzy, ale uważam, że Ida jest tak oryginalnym i dobrym filmem, że ma wielką szansę być zauważony i dostać Oscara. To by było super. A pana największe marzenie też Oscar? Wie pan co, nie. Znaczy, bardzo cenię tą nagrodę i oczywiście różnie się o niej mówi, że to jest komercyjne podejście. I to jest bardzo ważna nagroda i z wielką tradycją, także broń Boże tego nie lekceważę. Natomiast marzenia mam zupełnie inne. Prawdopodobnie też bliższe jakby realizmowi do realizacji. No, ale może nie będę mówił jakie, bo to nie jest dobry moment.